4 przetargi i 4 porażki. Tak z grubsza można podsumować działania suwalskiego ratusza, który od wielu miesięcy próbuje wyłonić i zawrzeć umowę o dostawy prądu dla stworzonej grupy zakupowej. Dlaczego porażki? Bo nie ma zainteresowanych dostawców. Ogłaszając przetargi, oczywiście pytamy, rozmawiamy z dostawcami energii, z firmami, które sprzedają w Polsce prąd. Natomiast kończy się to wszystko na etapie rozmów. Liczymy na to, że ta oferta zostanie w przetargu złożona. Ostatecznie ta oferta nie zostaje złożona. No a my tak naprawdę zostajemy tylko i wyłącznie jedynie z ogromną dozą niepewności, co będzie dalej. W efekcie ponad 40 podmiotów wciąż nie ma stałego dostawcy związanego umową. Na liście klientów są nie tylko ratusz czy pobliska gmina Raczki. Znajdują się na niej również szkoły, przedszkola, a nawet suwalski szpital i tutejsza uczelnia. Prąd płynie, prąd mamy, natomiast na dziś nie wiemy, ile za ten prąd płacimy, ponieważ mamy już prawie że połowę kwietnia, a to dzisiaj nie otrzymaliśmy ani jednej faktury za dostawę, za zakup energii elektrycznej od naszego dostawcy rezerwowego, jakim w tym wypadku jest tutaj firma PGE. Jedyne faktury, jakie dotarły do suwalskiego magistratu za ten rok, to opłaty za dystrybucję energii. Są to dwie faktury ze stycznia i z lutego. Już po tych fakturach widzimy, że zapłacimy średnio około 20% więcej niż w latach ubiegłych, natomiast nadal nie wiemy, za ile ten prąd kupujemy. Teoretycznie powinno być to 785 zł netto za megawattogodzinę, czyli taka stawka, o której mówi tutaj specjalnie przyjęta ustawa przez nasze państwo, natomiast czy rzeczywiście tak będzie, dowiemy się tego dopiero wtedy, kiedy otrzymamy pierwszą fakturę. Każda próba oszacowania wydatków na energię elektryczną kończy się jednym stwierdzeniem. Na dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo jest tutaj bardzo wiele niewiadomych, chociażby w kwestii związanej z tym, ile tego prądu jeszcze zużyjemy, bo tak naprawdę jesteśmy dopiero po pierwszym kwartale tego roku. Nie wiemy, ile będzie kosztowała dystrybucja tego prądu, czy to się tutaj nie zmieni. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Gdybyśmy dostali chociaż jakąś jedną fakturę za zakup energii elektrycznej, to już może byśmy byli w stanie cokolwiek wyprognozować, cokolwiek wysądować.